On jest Bogiem, który jest bardzo blisko każdego z nas. Słowo Boże mówi, że zna każdą naszą myśl, zna każdy nasz oddech, wszystkie nasze pragnienia i wie wszystko o każdym z nas. I Słowo Boże też mówi, że On kocha to, kiedy Jego lud Mu ufa. Czyli kiedy Ty i ja i każdy z nas przychodzimy z otwartym sercem, oczekującym i kiedy Mu ufamy, kiedy przyjmujemy. Od niego to, co on nam oferuje. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie uwielbić Pana. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie, z nas samych. Wierzę, że prawdziwe uwielbienie to jest to, kiedy, kiedy z Twojego i mojego ducha płynie chwała, płynie wdzięczność, z ducha człowieka, z prawdziwej świątyni, kiedy jesteś inspirowany przez Ducha Świętego. Masz Boże pragnienia, Boże wrażenia, odczucia, emocje i to płynie z Twojego wnętrza, kiedy się nim zachwycasz. Myślę też, że kiedy śpiewamy o samych sobie, o nas, to nie jest właściwe uwielbienie Boga, ale kiedy śpiewamy dla Niego, kiedy go wywyższasz, kiedy go czcisz, kiedy go adorujesz, wynosisz wysoko, kiedy chcesz, chcesz widzieć Jego i tylko Jego. To jest prawdziwe uwielbienie w Duchu i w Prawdzie. Wierzę, że Duch Święty chce nas tak prowadzić i będzie nas tak prowadził. Będzie nas wypełniał. Ja osobiście wiele razy doświadcz doświadczam takiej Bożej obecności podczas uwielbienia, takiej Jego łaski, Jego namaszczenia, kiedy skupiamy się na Nim. Wiele razy tak właśnie mam takie doświadczenia, że kiedy zaczynam skupiać się na sobie, na swoich problemach, na swoich jakichś potrzebach, po prostu na sobie samym, to gdzieś coś jakby ulatowało, coś ulatuje. Wiem i mam świadomość, że wtedy to nie jest uwielbienie Boga. Dlatego chcę każdego z nas zachęcić, abyś wpatrzył się w Jego świętą twarz, w Niego samego. Abyś mógł zobaczyć go takim, jakim on jest. Abyś mógł stać przed nim i powiedzieć: Panie, oto jestem przed Tobą. Możesz mu nawet powiedzieć: Panie, jestem instrumentem w Twoich rękach i możesz grać na mnie najpiękniejsze dźwięki, jakie zechcesz. I Bóg to będzie robił. Kiedy będziesz mówił to do niego z otwartego serca, bo on nie jest głuchy, on nie jest martwy, on nie jest religią, ale on jest żywym Bogiem. Przeczyna, przeczytam psalm pierwszy, bardzo lubię ten, ten psalm. Naprawdę jest tu mnóstwo bożych obietnic w tym psalmie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść niewiędnie błogosławiony mąż, który rozważa zakon Pana, Jego słowo dniem i nocą. Będzie On jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wierzę, że kiedy jest pragnienie Boga w Twoim i w moim życiu, kiedy go pragniesz, kiedy Bóg zsyła swoją wodę, wodę swojego Słowa, wodę ducha, Boże życie, Jego obecność, to my zapuszczamy korzenie nasze coraz głębiej i głębiej i głębiej. Jesteś coraz bardziej i głębiej wkorzeniony w Nim, w Chrystusa. I soki, które są w nim, minerały, Boże życie, Boża miłość, Boży pokój, Boże światło, staje się Twoim i moim udziałem.